W naszym studio gościmy kolejną wyjątkową osobę, która związana jest z wiślacką społecznością, pan Piotr Leśkiewicz. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, jest pan prezesem Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków, społeczności, o której śmiało możemy powiedzieć Stowarzyszenie Pomocnych Dłoni. Proszę powiedzieć, ile tych dłoni obecnie pomaga Wiśle Kraków i też w zasadzie proszę też może od tego zacząć, żeby opowiedzieć o takiej samej idei socios, tak, która ma swoje korzenie w hiszpańskim klubie. Tak, tak, ale nie będę ukrywał, że jakoś nie wzorowaliśmy się na hiszpańskich korzeniach i na socios na przykład Barcelony, aczkolwiek gdzieś zawsze przewijało się to socios Barcelony, socios też w Ameryce Południowej jest wiele. Tu bardziej chodziło o ideę stworzenia stowarzyszenia, które będzie skupiało ludzi, którzy chcą pomagać Wiśle. Też można podzielić funkcjonowanie socjus na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, jak ratowanie klubu. I my powstaliśmy w momencie, kiedy klub był w bardzo ciężkiej sytuacji i wiele osób chciało pomóc klubowi. Tylko tak naprawdę pomoc pojedynczych jednostek nie byłaby tak skuteczna, jak zebranie tych wszystkich ludzi w jedną całość i stworzenie właśnie stowarzyszenia, które zbiera większe sumy pieniędzy i przekazuje później je do klubu. I to była sytuacja w momencie, kiedy ratowaliśmy klub, ale też na przykład można wybiec daleko w przyszłość albo trochę dalej w przyszłość i mam nadzieję, że socios to będzie też taka grupa, która już nie będzie musiała ratować klubu, ale będzie na przykład pomagała przy jakichś konkretnych transferach. I też kibice wtedy będą mieli jakieś przywileje, bo tak jak na samym początku powstania naszego stowarzyszenia nam nie chodziło o to, żeby dostawać coś od klubu w zamian za pomoc, tylko żebyśmy pomagali klubowi. A kiedyś na przykład socios Barcelony funkcjonuje tak, że oni mają i zniżki na karnety, i zniżki na przykład na koszulki nowe klubowe. To wszystko zależy od sytuacji. No my powstaliśmy prawie 3 lata temu, będziemy mieli w tym roku 3. urodziny. Niestety sytuacja związana z koronawirusem nie pozwoli nam pewnie na zorganizowanie kolejnego koncertu Gwiazdy dla Białej Gwiazdy, bo te koncerty były właśnie głównie koncertami urodzinowymi. To chyba taki projekt, z którego jesteście najbardziej dumni. Jeden z takich projektów, który był w momencie takim przełomowym, tak? I koncert świetnie został odebrany. Tak, koncert Gwiazdy dla Białej Gwiazdy, można powiedzieć, bardzo żałuję, że w zeszłym roku nie odbył się kolejny, bo tak naprawdę wszyscy artyści grali charytatywnie, a mieliśmy tutaj ludzi z top z Polski, jeśli można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o artystów. Tak naprawdę potrzebowaliśmy pieniądze tylko na jakieś noclegi, na scenę czy na oprawę. Koszty operacyjne. Koszty operacyjne. Tutaj bardzo dziękujemy jednej z agencji, nie wiem czy mogę, pewnie jest konkurencyjną agencją, ale dziękujemy bardzo agencji Espekto, która wyszła z takim pomysłem i ten koncert naprawdę odbił się bardzo dużym echem wśród kibiców i byli wszyscy bardzo zadowoleni. Także mam nadzieję, że wrócimy do tego świętowania w taki sposób. No ale Czas pokaże, tak? Dokładnie. To, co pan powiedział, co mnie też ujęło, że socjo stworzą ludzie, kibice, sympatycy Wisły Kraków, można byłoby powiedzieć takie gwiazdy, które są zrzeszone wokół klubu, bo jakby z tego, co pan opowiada, to ogromna moc, wsparcie i konkretne zaangażowanie, które ma też wymiar materialny. Zebraliście do tej pory, przekazaliście z tego, co przeczytałam na stronie internetowej, prawie 3 miliony złotych. Tak, dokładnie. Zebraliśmy prawie 3 miliony złotych. Na obecną chwilę członków takich aktywnych mamy 2120. W tym roku, czyli przez ostatnie 2 miesiące, przystąpiło do naszego stowarzyszenia około 120 nowych członków. I to też warto podkreślić, jest fajne, że w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza, ekonomiczna wielu ludzi jest gorsza, to pojawiają się nowe osoby, które chcą przystąpić do naszego stowarzyszenia. Oczywiście mamy wśród naszych członków
znanych sportowców, znaczy piłkarzy, ale też koszykarki. Tutaj Magdalena Ziętara była kapitan Wisły Kraków, Marko Kolar, Zdenek Ondraszek, Peter Brlek, Rafał Pietrzak, Arkadiusz Głowacki, Dawid Błaszczykowski, prezes Wisły Kraków, także możemy pochwalić się takimi dość znanymi osobami, które zaufały nam, bo to też podkreśla prestiż naszego stowarzyszenia, zaufanie właśnie takich osób. Nie jesteśmy jakimś tam stowarzyszeniem, które sobie zbiera pieniądze, tylko wszystko, co zostaje zebrane, praktycznie przekazujemy klubowi i jest to transparentne. No ja tutaj będę podkreślał, że jesteśmy bardzo transparentni. Co miesiąc pokazujemy raporty z wpływów, z tego, na co inwestujemy pieniądze. Także zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się wahają, do przystąpienia do stowarzyszenia naszego, ponieważ tak naprawdę my też budujemy w jakiś sposób Wielką Wisłę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Życzę bardzo. Powodzenia w kolejnych wyzwaniach i do zobaczenia przy Reymonta 22. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.